Szanowni Państwo, zmiana uchwały 24/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Krakowa zwanej Nagrodą Tarczaną imienia Stanisława Wyspiańskiego. Referuje Pan Stanisław Dziedzic. Nie Pani Dyrektor Królewska, bardzo proszę. Tylko musi Pani głośniej, bo nie słyszymy. Jeszcze głośniej, teraz do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki ani autopoprawki. Bardzo dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy za 1143. Uprzejmie proszę brać udział w głosowaniu. Czy wszyscy Państwo chcieliście już udział w głosowaniu? Pan Rydwigier, Panie Doktorze, bardzo proszę, szpilka i 5 zł. Co najmniej. I na miejscu. Już pan poślinek dorzuca też. Może być wolnej kolejce. Bardzo proszę tutaj. Abonament. Pan doktor założył abonament. Tak, widziałam. I proszę na miejsce. Pan przewodniczący Koświnek, proszę też się dorzucić tutaj do święty. Mogą być wolnej kolejce. Szanowni Państwo, przechodzimy. Przypominam, że procedujemy w drog 1143. Szanowni Państwo, opinie pozytywne Komisji Mienia. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy w drog 1143. Wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu. Dziękuję, zamykam głosowanie. Przyjmę proszę o wyniki. Głosów za 31, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie ma udziału w głosowaniu 0. Szanowni Państwo, stwierdzam, że podjęliśmy uchwałę według druku 1143. Przechodzimy.